Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Days Gone. Zostaw kciuka, suba jak jesteś nowy na kanale z dzwonkiem, no i oczywiście zajrzyj po filmie do linku w opisie. Lecimy dalej. I co myślisz? Ktoś go jeszcze śledzi? Nie mam pojęcia. No to gość albo nie żyje, albo ma od groma znajomych. Widzisz, jego ślady są rozjeżdżone przez motory. Mnóstwo motorów. Okej. Dawaj. Sprawdźmy to. Mówiłeś, że wychodzą, kiedy jest chłodniej? Mówię. Zimno, śnieg, deszcz, nawet jak są chmury. Nie ma co. Znasz się na świrusach. Jak wrócimy do dowództwa, to pewnie kilka osób będzie chciało z tobą pogadać. Kto nim? Pułkownik, o ile mu się spodobasz. Jasne, jasne. Już to chyba mówiłeś. Wiesz, on bierze sprawę na poważnie. Po prostu nie chce ci robić nadziei. Hej, mną się nie przejmuj. Mnie to akurat w... Hej, czekaj. Słyszysz? No, to chyba od strony obozu drwali, stamtąd. Masz go może na mapie? Mam. To znaczy, że Vasquez też miał. Chodź. Jeśli Vasquez tam jest, to jaka jest nasza strategia? No, na pewno nie jest sam. Wiemy to po śladach. To jaka jest kara w bojówce za dezercję? Śmierć przez powieszenie. A co? Bo to znaczy, że Vasquez nie podda się bez walki. Okej. I co jest tutaj? To on. No, zdaje się, że powinniście lepiej prześwietlać rekrutów, bo koleś czuje się jak u siebie. Poczekajmy tu. Wezwę posiłki. Zabieraj te zesrane łapy! Jaka wojownicza! I co myślicie? Jeszcze zobaczymy. O, no nie. Co? Jakoś mam problem z dupkami, którzy krzywdzą bezbronne kobiety. Wydałem rozkaz. Rozkaz? A czy mam czerwoną opaskę? Jeszcze mi nie rozkazujesz. Robisz wszystko na swoje konto. Bez problemu. Wrażenie, że kogoś widziałem. Dzięki. No nie pierdol. Co? No co? Ostrza, ostrza! Okrążyć cel! No, tu nie ma wyjścia? No nie ma. Ej, chciałbym chociaż raz, kurwa, zrobić wszystko po cichu. Tu nie przejdę nigdy. Dobra, jolo. Chata jest zamknięta. Mamy trupa! Teraz pokażę, co potrafię. Trzymaj, dobrze na micie! Musi być jakieś inne wejście. Więcej ludzi, przed tobą. Teraz cię mam. Mam ich. Hmm.
To nasz, dobra. Czy ja zawsze jak coś podnoszę, to muszę mieć ekwipunek pełny? Dostaniesz kurwa w końcu heada? Czy to już wszyscy? No, tak myślę. Dobra robota. Chodź, pogadajmy z twoim człowiekiem. Vasquez, to nie jest mój człowiek. Już nie. Okej, zaczekaj tu. Pilnuj wejścia, gdybyśmy kogoś przegapili. Dasz sobie z nim radę? Nawet nie zobaczę, co go trafiło. Tak jest. Hej, wow. Ciu, nic ci nie... Chcę ci tylko pomóc. Nie chcę twojej zasranej pomocy. Okej. Okay. To ja się usunę na boki. Nie podchodź do mnie! Chyba z nim nie pogadasz. Zaczekaj. Nie jesteśmy z nim. A co mnie kurwa obchodzi, z kim jesteście? Dobra. Chyba z nim nie pogadasz, wiesz? Cholera, co to miało być? No wiesz, typowa dama w opałach. A Vasquez? Po nim. Na amen. Kapitanie Cory, zgłoście się. Tutaj Cory. Jesteśmy. Kierujemy się drogą w stronę głównej bramy. Utrzymać pozycję. Już wracamy. A co z przeciwnikami? Zostali zneutralizowani. Utrzymajcie pozycję. Bez odbioru. Chodź. Przynieśliśmy motory, kapitanie, żeby wam oszczędzić łażenia. To wszystko, kapralu. To jak mi poszło? Zdałem test? Zdałeś? No, spędziliśmy razem cały dzień. Pomyślałem, że to jakiś taki test. Nie. Nie bawimy się w formalności. Ale jak widzisz, rekrutów mamy niestety nie najlepszych. Tak. Ale tak. Zdałeś. To co? Do pułkownika? Tak, pewnie. Czemu w sumie nie? To gdzie wcześniej służyłeś, St. John? Zanim wszystko szlak trafił. Wiesz, jak wyglądają racje. Wiesz, jak dokonać rozpoznania pozycji wroga. Znasz wojskowe manewry taktyczne. Więc gdzie służyłeś? Marines? W armii? Nie lubię o tym mówić, wiesz? W pierwszym roku tutaj miałem wrażenie, że każdy, kto nosił kiedyś mundur, miał na plecach wielki cel. Więc tak, byłem w armii. 10. Górska. Odsłużyłem całą turę w Afganistanie. A ty? Każdy, kto był w wojsku, ma specyficzną postawę. Nie ma jej żaden z twoich żołnierzy. Ale ty tak. Mówiłem, masz dobre oko. Przez 10 lat byłem w lotnictwie, jako część STP. W Oregonie nie ma żadnych silosów rakietowych. Wyobraź sobie, że byłem na wakacjach. Miałem szczęście. Zanim padła łączność satelitarna, co godzinę dostawałem raporty z całego kraju. Myślisz, że tu było kiepsko? Tereny na wschód od Mississippi zostały zajęte w 2 dni. Czekaj, chcę ci coś pokazać. Znasz może te okolice? Tak. Dorastałem w mieście na północ stąd. Nazywa się Farewell. Kojarzysz?
Nie. Ale to chyba dobra nazwa na miejsce na końcu świata. No, coś o tym wiem. To może już tu kiedyś byłeś? Tak, byłem. Kilka lat temu. Ja i połowica. Znaczy żona. To był nasz miodowy miesiąc. Masz fotkę? W sensie swojej żony. Nazywała się Kerry. Byliśmy 12 lat, kiedy... No mniejsze. To było dawno temu. Powinieneś mu pokazać to zdjęcie. Wiesz co? Coś myślę, że to znaczy wynocha. A? O, nie, nie. To nas nie dotyczy. Czemu? Bo nie umiemy czytać? Nie, bo mamy to gdzieś. Mów za siebie. Panie przodem. No dobra. Wiesz co? Ta cała sytuacja nie grzeszy galanterią. Galanczym? To znaczy, że... Racja. Kiedy ja się nauczę? Przepraszam za tamto. O mój Boże, szkoda, że nie widziałaś swojej miny. No, musiała być zabawna. Gdybym miał komórkę, na pewno zrobiłbym ci zdjęcie. Choć raz się cieszę, że jej jednak nie masz. O, daj spokój, nie zaczynaj znowu. Ej, ja nic nie mówiłam, to ty zacząłeś. Właśnie widać. Fajne ogrodzenie, nie? Tu już z tej strony jego nie ma. To gdzie się wybieramy? Po prostu trzymaj się szlaku. Zobaczysz, już niedaleko. Co by powiedziała moja mama, gdyby wiedziała, że się włóczę po północy, nie wiadomo gdzie i to z takim draniem? No nie wiem, pewnie kochanie nie zapomni sweterka. Bardzo śmieszne. A tak serio nic by nie powiedziała, bo miałaś o nas nie mówić, pamiętasz? Daj spokój, Deacon, powiedziałam im dawno temu, wiesz, że to nie tak. Słuchaj, nikogo nie oceniam, tyle że sam nie powiedziałem mojemu staruszkowi. To dlatego, że twój ojciec nie żyje. No tak, w sumie to tak. Ja pierdziel. Pytanie brzmi raczej, czy powiedziałeś komuś w klubie, że umawiasz się z porządną dziewczyną z Seattle, a nie jakąś z dzirą z klubu ze striptizem, gdzie macie swoją Melinę czy coś? Hej, 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 chwila, moment. Wcale nie mamy tam żadnej Meliny, znaczy mamy ogromną zniczkę, no to fakt, ale Meliny nie mamy, a poza tym, no, powiedziałem im. Tak się składa, że powiedziałem. Czekaj, ty serio? Serio? Daj spokój, nie bądź taka zaskoczona. Chłopaki uważają, że twój doktorat jest bardzo seksowny. Jasne. Nie tylko doktorat. W ogóle to na początku gry myślałem, że ona jest siostrą Boozera. Ale wiesz, że powinnam już iść spać, prawda? Tak, wiem. Weź, znaczy nie żartuj, naprawdę muszę wcześniej wstać. Serio? A właśnie, jak praca? No bo prawie nigdy o tym nie mówisz, więc... Nic wielkiego, tylko... No, zwykły projekt. Wiesz, przylatują do nas z Nowego Jorku, żeby zrobić audyt. I krawaciarze od nas postanowili przygotować nowe laboratorium, nie konsultując ze mną szczegółów. A myślałem, że nie chcesz o tym rozmawiać. Przepraszam, po prostu... Jak mówiłam, to nic takiego. Poza tym dzięki za odciągnięcie mnie od tego wszystkiego. Jasne. Żaden kłopot. Gdzie my idziemy? Hodowla zioła? Właśnie to mi chciałeś pokazać? Że co? No bo to konopie indyjskie, a to jest system nawadniający, więc to tutaj to hodowla zioła. O, proszę, kto by pomyślał? Hodowla zioła. Okej. Wyciągnąłeś mnie w środku nocy na jakieś bezludzie, żeby pokazać mi klubową, nielegalną hodowlę marihuany? Racja. Znaczy, masz mnie. Miałem nadzieję, że będziesz dla nas miała jakieś wskazówki odnośnie hodowli. Może ten twój doktorat będzie chociaż do czegoś przydatny. Jezu, Deacon, co... O, okej, łapię. To nie jest to, co tak naprawdę chciałeś mi pokazać, prawda? Nie, oczywiście, że nie.
Chodź, już prawie jesteśmy na miejscu. To nieźle. I znowu to samo. Znowu to samo. Cholera, nigdy się nie nauczę. O Boże. Boże, spójrz tylko na księżyc. Ale piękny. Nie zatrzymuj się. Już prawie jesteśmy. Zastanawiasz się czasem, jakby to było, gdyby wszędzie, we wszystkich miejscach naraz zgasły światła i ludzie mogli zobaczyć taki świat jak teraz? To znaczy, że co? Ponury, ciemny i przygnębiający? Nie, mówię o księżycu, o dzikich kwiatach i świetlikach i... Okej, łapię. Znowu żartowałeś. Jezu, ty niczego nie bierzesz na poważnie. Właśnie wszystko biorę na poważnie. Tak, jasne. Serio? Nieprawda. I dobrze o tym wiesz. Kiedy chciałam przenieść część swoich rzeczy do ciebie, udawałeś, że sobie żartuję. O, nie, nie, nieprawda. Udawałem, że cię nie słyszę. A to ogromna różnica. Powinieneś widzieć swoją minę. I wiesz co, ja akurat mam telefon i zrobiłam ci zdjęcie. Mogę pokazać. Rany, jesteś naukowcem. Nie możemy podejść do tego racjonalnie? Okej, po pierwsze, powiedziałam tylko, że powinniśmy przemyśleć wspólne mieszkanie, wiesz, żeby spędzać ze sobą więcej czasu, wykonać jakiś krok naprzód. Co w tym nieracjonalnego? Przecież mam u ciebie szczoteczkę do tego. O, wybacz mi, wiesz co, masz rację, to jest ogromne zobowiązanie. No, ale wiesz, masz pojęcie, ile kosztuje porządna szczoteczka? No i widzisz, znów to robisz. Jak tylko chcę porozmawiać o naszej przyszłości, od razu obracasz to w żart. Okej. Musimy o tym porozmawiać i porozmawiamy, ale zaczekaj z tym jeszcze chwilkę, bo chciałem ci coś pokazać, okej? Widzisz? To dlatego cię tu przyprowadziłem. Wow, jak przepięknie. Było warto? Boże, tak. Hej, bo w sumie chciałem cię o to zapytać. Tak? Tikon. Zechcesz? Czy zechcę? Czy zechcesz? Czyli, że tak? Mam dwa warunki. Dawaj. Okej, po pierwsze, nie będziemy mieli motocyklowego ślubu, gdzie powiesz, że będziesz mnie ujeżdżał jak swój motor. Stoi. I tak bym tego nie obiecał. Oj, weź. No dobra, a drugi... Drugi jest taki, że mnie nie zostawisz. Stoi. Boże, czy ty mi założyłeś motocyklowy pierścień? A wiesz co? Chyba w sumie to trochę tak. O, popatrz. Jakie to słodkie i te małe kiełki. Co tak dziabią ten łańcuch. Bo nic tak nie świadczy o miłości jak... Sieczachy. Co tu jest napisane? O, wybacz, myślałem, że znasz łacinę. No weź. Więc to... Morior Invictus. Czyli śmierć przed porażką. Wow, no to ładnie. Ale załatwisz mi prawdziwą obrączkę. Nie, żeby ta nie była super, no tak, to tak tylko to mówię. Mój pierścień. Jasne, nie oddam ci go. To twój pierścień. Mm. Może coś prostszego? Bez kłów? Okej. Ach, cholera, przepraszam. W porządku. Laboratorium, muszę odebrać. Dobra. Halo? Tak, nie, może być, zaraz będę. Okej, pa. Czy wszystko gra? Nie wiem, potrzebują mnie tam. Co? Muszę lecieć. Tak od razu? Że w samym środku nocy? Przepraszam, ale muszę lecieć. Wynagrodzę ci to słowo. Okej. Chodź. Żona miała na imię Beth. I nie mam jej zdjęcia. Chodź. Okłamał go. Ale zostało 4% tego wątku, więc on musi ją zaraz spotkać. Albo i nie. Nic nadzwyczajnego, wiesz? Przepraszam, ale chyba nie kumam.
Nie mieć żadnych zdjęć. Żony, rodziny. Tak? Dlaczego tak mówisz? Swego czasu wszyscy używali smartfonów. Tam były nasze zdjęcia. A kiedy padły nadajniki, te wszystkie chmury danych, to nasze zdjęcia zniknęły razem z nimi. Tak. Chyba nigdy o tym nie myślałem. Moja żona, Kerry, jej ojciec był fotografem. W starym stylu. Ciemnia, chemikalia, cały kram. Był zbyt uparty, żeby pogodzić się z erą cyfryzacji. Gdyby nie on, ja też nie miałbym żadnych zdjęć. Szczerze ich nienawidziłem. Komórek, znaczy się. Miałem wrażenie, że wszyscy łażą z nosami wklejonymi w te zasrane ekrany. Nigdy nawet nie miałem komórki. Ciekawe. Jak ci się to udało? Robiłem jako mechanik. Miałem własny zakład. I chyba ostatni telefon stacjonarny w Farewell. Jak się nad tym zastanowić, to tu jest kurwa niezłe przesłanie wpierdzielone w tą grę. W chuj poważnie to wszystko traktujecie. Pułkownik myśli, że motywacja i dyscyplina mogą zdziałać cuda. Dalej, rusz to dupsko. Szybciej, już nie dam rady. No ruchy! I tu ma być ta motywacja? Na południowej stronie wyspy mamy obóz roboczy. Dla niezdolnych do służby. Niektórzy wymagają dodatkowej zachęty. Tak. No już, za mną. Tak jest. Ustaw się z innymi. Powodzenia, St. John. Do ciebie też się dobrał. Nieważne. Ej, stary. Dobrze cię znowu widzieć. St. John, tak? Syn kaznodziei. Taylor, co ty tak ciągle pieprzysz o tym synu kaznodziei? Ja sobie robię. Jak ci poszło? Z czym? Z tą babką, której szukałeś, co się z wami woziła. Źle. Dawać błyskotki, zegarki i inne badziewie. Dalej, do wora. Jasne, stary, jak tam chcesz. Chyba cię pogięło. Rekruci nie mają rzeczy osobistych. Poza tym ten szajs i tak jest rozkradany. No już, wyskakiwaj. No jasne, ktoś ukradnie nam szajs. Nie pierdol, gościu. Baczność! Spocznij. Nie chcemy żadnych gości. Jesteście tu, bo was zaproszono. Zwerbowano przez naszych ludzi. Odpowiadając mi, podajecie najpierw nazwisko, a potem imię. Jakoś sobie radzę, jak inni. Nazwisko. Kurwa. Atkins. Crystal. Sir. Ilu ludzi zabiliście? Wcześniej czy po tym? Odpowiedzcie. Jeb się! Wszyscy robiliśmy rzeczy, które nam ciążą. Żeby przeżyć. Przetrwać. Wszechmocny to rozumie. Wszechmocny nam przebacza. Ale tu... Na twarzy tej kobiety widzę znamiona szatana. Więzienne tatuaże. Dowód na to, czym kiedyś była i wciąż jest. Właśnie tacy ludzie jak ona, słudzy szatana, sprowadzili na nasze głowy gniew wszechmocnego. Zabrać ją do obozu. Co to? Jeb się! Wszyscy się jebcie! Gównożerców, no jebcie chodź, dupy! Paniusiu, idziemy! Gdzie te łapy? Boga, ruchy! Odbij ode mnie! A co z nim? A wy co? On też ma dziary! Taylor, wait. No i nie, sir. Ja nigdy nie siedziałem. Nigdy nikogo nie zabiłem, nic z tych rzeczy. Siedzieliście w syfie kawał czasu? To znaczy ja... Wiem, jak się strzela. Mój tata brał mnie na polowanie, jak byłem mały. W obozie przy Klimat Falls, a potem... A z wami jak, synu? Znacie się na broni? St. John, Deacon. Tak, znam się na broni.
Jesteście włóczęgą. Wystawcie prawe ramię. Dziesiąta Górska. Irak. Afganistan. Wasze zasługi, tylko nie kłamcie. Rozpoznam. Byłem raz. Zasługi miałem. Nienawidząc każdej zasranej chwili. Kłamstwem się nie skalacie. Brawo. Podnieście prawą rękę. Czy solennie przysięgacie wspierać nową konstytucję naszych Stanów Zjednoczonych, broniąc jej przed wrogiem, znanym i obcym, świadczyć jej zapisom, szerzyć je i być bezwzględnie posłusznym rozkazom? Pytam, czy przysięgacie? Przysięgam. Rozejdź się! Chodźcie ze mną. Jak leci żołnierz? Ostatnio kapitan Cory nie sprowadza zbyt wielu rekrutów. Musi mieć o was wysokie mniemanie. No, siedziałem w syfie spory kawał czasu. Dobrze znacie się na świrusach? Tak jest. Znaczy się, wiem tyle co wszyscy, ser. Super, super. Chodźcie tu. Lekarz rzuci na was okiem. Brakuje 5%. Całkiem nieźle. Puls silny. To paskudne oparzenie. Co się stało? Miałem przygodę z kominkiem. Kominkiem, co? Kto to opatrzył? No ja. No Stamal. W sumie nieźle. Dzięki. Tylko nie zdejmuj, bo stracisz ramię. Łapiesz, amigo? Tak, łapię. Tylko przyjdź do mnie z tym za kilka dni. Kumam. I jak? Facet się nadaje. Lara bien. Wyskakujesz do syfu? Nie, doktorze. Ja tiene novia. Jest już zaklepany. Niech zgadnę. Wiedźma z Wyspy Magów. Vaya con Dios. Powodzenia. Idziemy, synu. Normalnie nie toleruję niesubordynacji, zwracania się do oficera per wiedźma, ale robię drobne wyjątki w przypadku co bardziej ekscentrycznych oficerów. Tak jest. Robię wyjątki, ponieważ wszyscy żyjący mają nadal rolę do odegrania. Wierzycie w Boga, St. John? Nie. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. A zatem najwyższa pora pomyśleć. Bóg ma wobec nas plan, a moim planem jest to. To znaczy co? Nie rozumiem. To miejsce. Aha. Miałem wizję. Nie starotestamentową. Nic z tych rzeczy. Żadnych rydwanów ognia czy płonących krzewów. Po prostu obudziłem się pewnego ranka, jeszcze zanim boska plaga spadła na świat i wiedziałem, że to jest moje miejsce na ziemi. Crater Lake, a Wyspa Magów? Nazywam to Arką. Znasz może historię Arki Noego? Tak, znaczy się, tak jest. Znaczy, chyba wszyscy ją znają. W istocie. Bardzo mało ludzi czytało Biblię albo Księgę Objawienia. Ma pan na myśli Księgę Rodzaju? Znaczy, historię Noego, to ona jest z Księgi Rodzaju, ser. Tak, oczywiście. Właśnie tak wygląda religia w Polsce i gdzieś i wszędzie. Jak kogoś o coś zapytasz, to myślę, że niektórzy wiedzą więcej, ci co są niewierzący, niż ci co są wierzący. Dobra, synu, trzeba was obstalować. Sami, czemu nie? Wiesz, nie stoimy najlepiej z mundurami, przyznaję z bólem, ale... chyba coś tam... O! Jest. Przymierzcie to. Całkiem nieźle leży. Ja to wezmę. Nie chcę się kłócić, ale dał mi go stary przyjaciel. Stary przyjaciel? Niewielu już takich zostało, co? Niewielu, racja. Dobrze, żołnierzu, ale nie chcę tego oglądać. Teraz jesteście z nami. Normalnie nowi rekruci zaczynają od szeregowego, ale skoro... kapitan Cory poręcza za wasze polowe doświadczenie.
Damy wam na start rangę kaprala. Dzięki. Moje gratulacje, synu. Dziękuję panu. No, znajdziemy wam robotę. Kurwa, kaprala tak od razu? Pokcząb. Nieźle. No dobrze, to co to ja mówiłem? Opowiadał mi pan o Arce, sir. A tak, Arka. To, co tu widzicie, to tylko jej mała część. Za nami jest cała sieć jaskiń i przejść, która prowadzi stąd aż na sam szczyt stożka. Kiedy skończymy już pracę, wypełnią ją tysiące nasion, roślin, plików komputerowych i książek. Nasz stary świat może i przepadnie, ale nasze dokonania w dziedzinie medycyny, nauki i technologii nie zginą razem z nim. Nie, sir. Ale ta wyspa to coś więcej niż tylko Arka Kapralu. To twierdza, forteca. Przy północnej bramie składujemy dość amunicji, żeby wydać walkę z wirusem. Mamy karabiny, granaty, ciężką broń maszynową i wyrzutnie rakiet. Mamy też narzędzia do wytwarzania amunicji. Każdego typu, każdego kalibru. Podoba mi się to. To nasz obszar budowy maszyn. Jeśli musicie naprawić motocykl, porozmawiajcie z oficerem dyżurnym. Oby moje łóżko było wolne. A tutaj, dzięki Starej Gwardii Narodowej, powstaje flota ciężarówek i innych pojazdów. Kiedy oczyścimy już autostrady z hord, zaczniemy odbudowę wszystkich ulic i mostów. Wasza strategia wypalania i karczowania zatrzyma traszki czy rojaki, ale autostrady tak nie oczyścicie. Horda przejdzie, sir. Wiemy o tym, kapralu. Hordy. Hordy to coś zupełnie innego, prawda? Ale odnośnie nich też mamy plan. Jaki plan? Benjamin Franklin powiedział kiedyś, nie planując, planujesz swoją porażkę. Nie popełnimy tego błędu. Trzeba zakończyć ten odcinek. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw oczywiście kciuka, suba, jak jesteś nowy na kanale, z dzwoneczkiem. No i zapraszam Cię na kolejne odcinki. Już jutro, czy dzisiaj o 17, jak jest sobota albo niedziela, no bo weekendy są zawsze dwa odcinki. Na teraz to tyle. Wbiję do linku w opisie. Trzymaj się, miłego popołudnia. Cześć.